małe początki to jest zawsze początek. Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Często przyglądamy się innym ludziom i myślimy, jak daleko oni są, takiego miejsca już doszli w Chrystusie. Ale powiem wam, że ja już od dawna nie przyglądam się innym ludziom. Nie dlatego, że ich nie doceniam. Bardzo ich doceniam. Bardzo doceniam. Tylko wiecie, co zauważyłem? Że nic mi do nich. I nic mi do ich sukcesu. No nic. Bardzo doceniam służbę Reinharda Bonnke. Tylko nic mi do tej służby. Rozumiecie? Mnie nie ma w życiu Reinharda Bonnke. Rozumiecie? Mnie tam nie ma. Sorry. Kiedyś przyglądałem się bardzo i podziwiałem. Potem jakimś dziwnym sposobem zobaczyłem, że jakoś to się zmieniło i przestałem te rzeczy oglądać i przyglądać się. I jeszcze raz, nie dlatego, że ja tego nie szanuję. Bardzo to szanuję. Tylko to nie moje. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest moje. Ja interesuję się tym, co jest moim życiem. Bo to za swoje życie zdam sprawę przed Bogiem, a nie za życie Reinharda Bonnke. Za swoje życie. I dlatego nie gardź tym, co się tworzy w twoim życiu. Wielu z was, którzy tu siedzicie, jesteście ludźmi, którzy mają przed sobą potężną przyszłość. Na różnych odcinkach. Niektórzy z was pewnie założą kościoły. Inni z was rozpoczną służby indywidualne. Może niektórzy z was wyjedziecie na misję. Niektórzy z was będziecie związani z funkcjonowaniem naszej służby do końca waszych dni, bo tak zdecydujecie. Będziecie z nami po prostu. I będziecie się rozwijać w tym miejscu. Każdy z was ma swój potencjał. Są tacy, którzy zarobią tutaj miliony złotych. Po prostu. Ale zaczyna się wszystko od jakiegoś początku. Rozumiecie? Od jakiegoś początku. To tak działa. A początki zawsze, zawsze podkreślam, zawsze są trudne, mało dostrzegalne, nieatrakcyjne. Rozumiecie? Powiem więcej. Przynoszą kupę frustracji, tak? I są opresjonowane przez diabła. Wiesz dlaczego? Jak oglądasz czasem filmy ze zwierzętami, to wiesz, że jak gepard czy lwica gonią zwierzynę, to starają się złapać najsłabsze, najmniejsze. Rozumiesz? Żaden mądry gepard nie rzuca się na półtonowego bawołu. Wiesz dlaczego? Bo to grozi śmiercią. Gepard rzuca się na małe bawołu. Na młode, na początki. Na początki. Ja bym chciał rozszarpać moje początki. Rozumiecie? Rozszarpać. Dzisiaj to mi może nagwizdać. Rozumiecie? Ale na początku tak nie było. Na początku chciał mnie zamordować. Tak? I twoje początki diabeł też chce zamordować. Bo jak zamorduje ci początek, to zamorduje ci wszystko w życiu. Wszystko. Nie daj się zamordować początku.